Słuchajcie, mamy Umrzyka. Jak myślisz, ta animacja coś da? A prądem go. A tam widzę, że był na podświetleniu. Cześć, tym razem zabieramy Was na kolejną dziką wycieczkę, o której w planach opowie Marek. A Marek wygląda tak? No, mamy plan, weź tam. A tam jest co? Krzaki, płot. Tam trochę coś białego na horyzoncie. Papa, papa to jest. Pan otworzy dźwierza i idziemy. Nie, dźwierza nie otworzę. Kutka. Zamknięte. Ceny biletów zaskakują. A obiecałeś. Do domu idziemy. On mówił, słuchaj, chodź, idziemy, będzie fajnie, bezpłatnie. A tutaj proszę 17,50. Ale to do lat 3, nie 50. Aha. No to sorry, ale nie wejdziemy. Koniec odcinka, wracamy. No chyba, że... Widzicie, jaki kolego? Wejdziemy inaczej. Aż wstyd się przyznać, że ten park miniatur odwiedziliśmy w styczniu 2022 roku i od tego czasu materiał leżał na dysku i czekał na lepszą chwilę. Co prawda z tego miejsca zdobiliśmy dwa osobne filmiki związane ze znajdującym się tam starym parkiem linowym oraz kilkoma domkami typu Brda, które z założenia miały służyć pielgrzymom. Park miniatur sakralnych Złota Góra powstał w 2011 roku w wyrobisku dawnego kamieniołomu, który mieści się na przedmieściach Częstochowy. W tej malowniczej okolicy u podnóży 30-metrowej wapiennej skały stanęło kilkanaście makiet znanych świątyń katolickich z całego świata. Nie było wśród nich jednak Jasnej Góry, która jest widoczna z platformy widokowej wybudowanej na obiekcie, ale z tej odległości przypomina miniaturę. Przed przyjazdem słyszeliśmy, że podobno przed parkiem pojawia się jakaś kobita, która za symboliczne 10 zł wpuszcza na teren parku, ale takowej nie spotkaliśmy. Gdy już przedostaliśmy się na teren obiektu, park od pierwszej chwili sprawia wrażenie bardzo zaniedbałego. Miniatury, które musiały kosztować mnóstwo pieniędzy, musiał ktoś włożyć w nie sporo pracy, są w chwili obecnej pokryte brudem, wilgocią, łazi po nich jakieś robactwo. Wiele jest uszkodzonych. Patrząc na te pozostałości, można się jednak domyśleć, że nawet wtedy, kiedy było super, to wszystko było dość, no, nie bójmy się tego słowa, tandetne. Jak na swoje lata w całkiem dobrym stanie jest ta 14-metrowa statua Jana Pawła II, która wciąż góruje nad parkiem z rękami wyciągniętymi ku Jasnej Górze. Odnosimy wrażenie, że obiekt budowano chaotycznie, a planu praktycznie się nie trzymano. Weźmy dla przykładu ścieżki, które powinny być szerokie, tak żeby można było przejechać, nie wiem, z wózkiem i oczywiście odpowiednio utwardzone. Tymczasem, jak widzicie, są wąskie, wysypane grząskim żwirem, co skutecznie utrudnia przemieszczanie się chociażby nawet po tym terenie. Naszym zdaniem ktoś przeinwestował. Przeinwestował i to znacznie, czego skutkiem było to, że w pewnym momencie brakło i kasy, i wizji dalszego rozwoju tego miejsca. A jak dobrze wiecie, tam gdzie pojawiają się problemy z kasą, kończą się dobre pomysły, zaczynają kłopoty takie jak odcięcie od prądu i wody, a w rezultacie zamknięcie obiektu, co też miało miejsce. Tak czy owak, jeżeli będziecie w tym miejscu, warto zajrzeć, bo miejsce jest warte odwiedzenia, tylko uważajcie na tą babę, która zbiera po 10 zł. Na razie.